It is a great joy to be here with the blessing and invitation of His Beatitude Metropolitan Sava. Jest to wielka radość przybywać tu na zaproszenie i z błogosławieństwa Jego Niewielcy Metropolity Sawy. Together with my small delegation, razem z moją małą delegacją, we have come in pilgrimage, as you have, jesteśmy na pielgrzymce, tak jak wy na niej jesteście w chwili obecnej. To this holy monastery and to this holy mountain. Przybyliśmy na pielgrzymce do tego świętego monasteru, do tej świętej góry Grewarki. It is a blessing to pray together with the members of the Holy Synod of the Polish Orthodox Church. Jest to wielkie błogosławieństwo wspólnie celebrować modlitwy do Boga razem z Episkopatem Polskiej Prawosławnej Cerkwi. With all the clergy, z całym duchowieństwem, and with all of you who have come from all over the world. I modlić się ze wszystkimi wami, którzy przybyliście na tą świętą górę. To ascend this holy mountain and receive the grace of God. By otrzymać łaskę Bożą. I am especially grateful for the hospitality of the sisters of this holy monastery. Jestem bardzo wdzięczny za gościnność sióstr tego monasteru. Just as the prophet Elijah, when he ascended Mount Horeb, tak samo jak prorok Eliasz na górze Horeb, was fed by angels in order to give him strength to make that ascent, który był karmiony przez aniołów, by być silnym. So the monastics give us the food and the strength to ascend the mountain. W ten sposób życie monastyczne również jest dla nas pokarmem, który daje nam siłę. May our Lord Jesus Christ, i Pan Bóg Jezus Chrystus, who is transfigured on the mountain for us today, który przemienił się nad górze Tabor, inspire all of us to make that spiritual ascent in our hearts, by zainspirował nas do wewnętrznej przemiany w sercu, and to receive His eternal salvation, byśmy mogli osiągnąć wieczne zbawienie. Thank you for your prayers. Dziękuję za modlitwę. The blessing of the Lord be upon you through His grace and love for mankind, always, now, and ever, and unto ages of ages. Dzisiejszej uroczystości przemienienia Pańskiego w ramach inicjatywy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy została wyłożona pamiątkowa księga z okazji stulecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w której swoje podpisy mogą składać obywatele, wyrażając chęć uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Inauguracja księgi miała miejsce w trakcie Zgromadzenia Narodowego w dniu 5 grudnia 2017 roku. Zachęcamy wszystkich uczestników uroczystości przemienienia Pańskiego do dokonywania wpisów w niniejszej księdze.